Jezus grzechy me zmył, bym w radości już żył. Za to ja chwalić chcę Zbawiciela. W sercu pokój mi wlał, we krwi swej wolność dał. Odtąd już nic nie dręczy mnie. Wierzę, tu memu Zbawicielowi. Wierzę ja, że On jest wieczny Boży Syn. Niebo przyrzekł mi sam, abym wiecznie żył tam. Za to ja chwalić chcę Zbawiciela. Odtąd w sercu już mi Jego miłość się lśni. Chcę wysławiać Go, że jest mój. Wierzę ja. Miał. Za to ja chwalić chcę Zbawiciela. Chętnie świadczyć tu chcę, że miłuje On mnie. Za to godzien jest wiecznych chwał. Wierzę ja, tu memu Zbawicielowi. Wierzę ja, że On jest wieczny Boży Syn. Wierzę tu memu Zbawicielowi. Wierzę ja, że On jest wieczny Boży Syn. Jeśli pamiętacie, to w ostatni wtorek zakończyliśmy na stwierdzeniu, że jesteśmy cząstką ciała Pana Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół. A popatrzcie na swoje ciało i powiedzcie mi, który członek waszego ciała do niczego nie jest zdolny, albo do niczego się nie nadaje. Nie masz żadnego zadania, nie masz żadnej funkcji. Powiedzcie mi, który z tych członków tak postrzegacie. Bo ja patrzę na swoje ciało i stwierdzam, że wszystko, co Pan dał mojemu ciału, każdy członek jest inny. No tak, ten palec jest inny od innych palców. Tak, ręka ta jest inna od nogi. Ale mimo to, choć różne są członki, każdy z nich ma jakieś ściśle określone zadanie. Tak, ma ściśle określone zadanie. I wykonuje to zadanie dla dobra swojego, ale także dla dobra pozostałych członków. No wyobraźcie sobie, ja tu za chwilę coś odnajdę. Takie maleńkie tutaj z lewej strony serduszko. Nieduże przecież w porównaniu z innymi członkami ciała. Ale posłuchajcie, tak sobie tutaj wypisałem. Serce, to maleńkie serce, ta maleńka pompa przepompowuje 7600 litrów krwi dziennie. Ile to jest cystern? Ja nie wiem, ile cysterna pomieści, bo też są chyba różne wielkości cysterny. No ale jeśli sobie wyobrażam, że to jest 7600 litrów, kochani,
A pomyślcie, że w ciągu mojego życia, bo przekroczyłem lat 70 i ten wiek sobie tu wypisałem, moje serduszko przepompowało 193 miliardy litrów krwi. To się w głowie nie mieści. Ja nawet nie potrafię, nawet nie staram się sobie to wyobrazić. A w tym czasie uderzyło 2,5 miliarda razy. I nigdy nie zawołało o smarowanie, etc. Bije, no bo takie jest jego zadanie. Po to zostało stworzone. No ale też musimy zrozumieć, że bije ono dla swojego dobra. Bo gdyby przestało bić, to też obumarłoby, prawda? A bije także dla całego ciała. To dlatego, że ono tam bije, także moje nogi mają korzyść i mój mózg. Gdyby tak nastąpiło niedokrwienie mózgu, koniec. A więc widzicie, każdy nasz członek został wkomponowany w nasze ciało po to, żeby służył sobie, a może bardziej dla całego nawet ciała. Od tego zacznijmy. A więc jesteśmy cząstką, jakąś cząstką ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół. I powiem więcej. Kiedyś, gdy będziemy w niebie, gdy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, przed Bema, będziemy nagradzani za to, co robiliśmy, a nie za to, kim chcieliśmy być. Nikt nie powie tak, ja chciałem być sercem, a byłem tylko powieką. Więc w związku z tym dałem sobie spokój z wszystkim innym. Nie, my będziemy otrzymywać nagrody względnie nagany, że nie wykonaliśmy tego, do czego zostaliśmy powołani. W związku z tym mówiliśmy, że każdy członek ciała Chrystusowego został w coś, czymś obdarzony, jakimś darem, by mógł swoje zadanie wykonywać. Przekonam was jeszcze raz, albo jeszcze raz na to zwrócę uwagę, na cztery momenty, cztery fragmenty w Nowym Testamencie. Już mówiłem o tym, że my wierzymy na podstawie Bożego Słowa w tak zwane powszechne kapłaństwo. Owszem, są kościoły, które wierzą, że kapłan to jest ktoś wybrany, szczególny, powołany i tak dalej, a reszta ludzi to są laicy, którzy mają tylko słuchać, konsumować, dawać na tacę i tak dalej. My wierzymy, że wszyscy my jesteśmy kapłaństwem Boga, ponieważ tak Biblia mówi. Wy jesteście rodem wybranym, ludem nabytym, kapłaństwem świętym, kapłanami Boga i Ojca. Tak mówi Piotr w swoim liście i tak mówi Jan w swoim liście. Co do tego nie mam wątpliwości. A mówiliśmy, że już w Starym Testamencie kapłani mieli się charakteryzować czym? Że ich strój miał być przyozdobiony albo powiedzmy sobie miał być wyposażony w granatowe jabłuszka i w złote dzwoneczki. A zatem kapłani posiadali złote dzwoneczki i granatowe jabłuszka. Gdyby nie miał tego stroju tak właśnie upstrzonego, nie mógłby być kapłanem. Skoro więc my jesteśmy nowotestamentowym kapłaństwem, to zostaliśmy z tej racji wyposażeni w jakiś dar, w złoty dzwoneczek. Bo jeśli go nie posiadamy, no to możemy powątpiewać w nasze powszechne kapłaństwo. Zostaliśmy wyposażeni. Dalej, następne trzy miejsca. List apostoła Pawła do Rzymian. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12. W rozdziale 12 jest tak napisane od 4 wiersza. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, prawda? Ty jesteś, ja jestem, ty jesteś inny, ja jestem inny, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Nie wszyscy, bo wtedy byłyby tylko oczy. No, zdumieni bylibyśmy, gdybyśmy na ulicy zobaczyli jedno wielkie oko, które idzie trotuarem. Nie, idzie człowiek, ale on ma oczy.
A więc wiele ma członków i każdy z tych członków inną funkcję wykonuje. Ale patrzcie teraz na wiersz 5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I teraz akcentuję. A mamy, z wyjątkiem mnie, no wstaw tu swoje imię, jeśli masz odwagę poprawiać za Bogiem. A mamy różne dary. No więc mówię, jest tu jakikolwiek wyjątek? Jest tu jakikolwiek wyjątek? Nie ma żadnego wyjątku. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj dopuścili tę oto błogosławioną wieść, że jesteśmy czymś obdarowani. Żebyśmy nie patrzyli na siebie samych jako na totalne, kompletne beztalencie. Tak nie ma, tak nie jest. Wszyscy czymś, w jakiś sposób, jakimś darem zostaliśmy obdarowani. I to nie jest według naszych jakichś tam zdolności, według udzielonej nam łaski. I popatrzcie, dalej apostoł przychodzi, jeśli dar prorokowania, to niech będzie według i tak dalej, niech będzie używany stosownie do wiary. A więc o obdarowaniu dalej apostoł Paweł mówi. Ale stwierdza na samym wstępie do tej listy darów, że wszyscy zostaliśmy obdarowani. Proszę was, czytajmy dokładnie Boże Słowo i wierzmy w to, co jest w nim napisane. Postrzegajmy Boże Słowo jako prawdę, a nie jako wątpliwość, jakieś wątpliwe stwierdzenie. Boga nie interesują nasze myślenie o nas samych. Boga interesuje to, co jest napisane. Spójrzmy do kolejnego miejsca. Pierwszy list do Koryntian, o którym już swego czasu także mówiliśmy. 12 rozdział. 12 rozdział. I wiersz 7. Wiersz 7. A w każdym... I znowu spotykamy to słowo. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Ta sama myśl. Po raz drugi, bardzo wyraziście jest tu stwierdzone, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. No i wreszcie zapytajmy Piotra, co on na ten temat ma do powiedzenia. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i 10 wiersz. Zapytajmy Piotra, czy co on nam ma do powiedzenia. Już jest wyrzucony, możemy więc czytać. Usługujcie drugim tym darem łaski, tą charyzmą, bo tutaj jest charyzma, słowo greckie, jaki niektórzy, pastor, starsi, diakoni, jaki każdy otrzymał. U Boga nie ma względu na osobę. Pastor ma swoje obdarowanie, ty masz swoje obdarowanie. Każdy z nas ma inne, ale ma obdarowanie. I oto apostoł Piotr nam zaleca, abyśmy tym obdarowaniem, którym zostaliśmy obdarowani, usługiwali innym. W tym momencie dochodzimy do pewnego problemu. Skoro Biblia twierdzi, że każdy wierzący jest cząstką ciała Chrystusa Jezusa i z tej racji został obdarowany, czymś obdarowany, nie wszyscy tym samym, ale każdy czymś został obdarowany. Dlaczego zatem jak gdyby no, nie manifestujemy tych darów, nie używamy tych darów, jesteśmy jakby wyłączeni z akcji. Obumarło wielu wierzących, nie funkcjonuje, nie działa.
No, prawda jest taka, że jeśli jakiś członek obumiera, nie funkcjonuje, nie wykonuje swojego zadania, to całe ciało cierpi. Prawda? I jeśli członkowie Kościoła nie funkcjonują w darach Ducha, którymi zostali obdarzeni, to cały Kościół cierpi. Przyjmijmy to do wiadomości. Jeżeli któryś członek naszego ciała, jeszcze raz powiadam, obumarł, no to całe ciało odczuwa ten problem. I tak się ma sprawa z innym ciałem, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli ci obdarowani, a zostaliśmy obdarowani, nie funkcjonują, nie działają, nie wykonują zadania, to wiadomo, całe ciało z tego powodu cierpi. A dlaczego nie funkcjonują? Chciałoby się zapytać. Dlaczego wierzący ludzie tego nie rozumieją? Dlaczego nie rozumieją tego, że powinni funkcjonować w darach Ducha Świętego? Myśląc nad tym, zastanawiając się nad tym, dochodzę do takiego oto prywatnego wniosku. Powiadam prywatnego mojego wniosku. Ponieważ my patrzymy na dary Ducha wyłącznie poprzez pryzmat 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, a więc wyłącznie poprzez pryzmat tak zwanych darów spektakularnych. A te dary, tak jak powiedziałem, są zapisane w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale. I patrzymy na ten spis, na tę listę darów i mówimy, no cóż, ja nie mam daru proroctwa. Wszystko możliwe. Patrzymy na to i powiemy, ja nie mam daru rozróżniania duchów. Możliwe. Patrzymy na ten spis i mówimy, ja nie mam daru uzdrawiania. Możliwe. Patrzymy na ten spis i mówimy, ja nie mam daru czynienia cudów. Możliwe. A więc patrzymy na dary Ducha wyłącznie poprzez pryzmat tak zwanych darów spektakularnych. Te dary są właśnie przedstawione w rozdziale 12 listu, pierwszego listu Pawła do Koryntian. Ale moi drodzy, proszę was, abyście inaczej popatrzyli na dary. Bo co? No bo to nie jest jedyna lista darów, jaka się znajduje w Piśmie Świętym. Apostoł Paweł wymienia aż 3 różne listy darów Ducha Świętego. I tych darów, które apostoł Paweł wymienia, jest w sumie aż 26. Ale ja wierzę, że i tak to nie jest koniec. Że i tak to nie jest pełna lista. Bo gdybyśmy powiedzieli, że Duch Święty operuje tylko 26 darami, to byśmy go ograniczali. A przecież Ducha Świętego ograniczać nie można. On wieje, gdzie chce i jak chce. I w związku z tym nie możemy patrzeć na dary Ducha Świętego tylko przez tę jedną listę. Zaraz spróbujemy to wyświetlić i pokazać, że jest cała gama innych darów, ale my ich nie zauważamy. I nawet jeśli je mamy, to nie uważamy, że my jesteśmy czymkolwiek obdarowani. Ja myślę, że tak traktując dzieje sprawy, zasmucamy Ducha Świętego. Bo Duch Święty nas tymi zdolnościami, darami obdarzył, a my patrzymy na, o, ja nie mam daru uzdrawiania i tym, co mamy, nie operujemy. Poproszę teraz naszego drugiego brata, który obiecał mi, że mi to wyświetli, aby wyświetlił wszystkie 3 listy darów Ducha Świętego. Zacznijmy może od Rzymian, 12 rozdziale, od 6 do 8 wiersza. Apostoł Paweł wymienia takie oto dary jak prorokowanie. I ten dar jest także wymieniony w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, prorokowanie. Dalej jest, na drugim miejscu jest dar, jaki tam jest, usługiwanie. Tego daru już w liście, pierwszym liście do Koryntian nie ma. Nie ma go tam, w tym spisie, ale to nie znaczy, że ta lista nie jest ważna.
ona także została przez tego samego apostoła wymieniona. A więc usługiwanie. I pozwólcie mi dzisiaj wam ten dar przedstawić. Bo na temat darów prorokowania i innych często słyszymy i wiemy, ale te dary gdzieś są tak ukryte, zakamuflowane i my możemy być nimi obdarowani, a nawet tego nie jesteśmy świadomi. Dlatego ja chcę przedstawić dzisiaj, może w następnych kolejnych wtorkowych godzinach biblijnych, te dary, którymi zostaliśmy obdarzeni, ale albo ich nie doceniamy, albo nie jesteśmy świadomi, że je mamy. A więc usługiwanie. Jako trzeci dar występuje nauczanie. Jako czwarty zachęcanie. Tego daru również w pierwszym liście do Koryntian nie ma. Na czym polega zachęcanie? Będę się starał ten dar także wam przybliżyć. Bo jestem przekonany, że wielu z was jest tym darem obdarzonych, ale nawet nie wiecie o tym. I w związku z tym być może tego daru nie rozwijacie. Pamiętacie, jak to było z tym, który otrzymał jeden talent? Co on z nim zrobił? Zakopał. A kiedy go Pan pyta, dlaczegoś to zrobił? Bo ja się bałem i dlatego zakopałem. A tam jest powiedziane, o ty sługo zły, powinien był nim operować, pracować i w ten sposób przymnażać. I w ten sposób powiększać. Na czym polega to wyzwanie apostoła, abyśmy się starali o większe dary? Nie ma większych i mniejszych. Wszystkie to są dary Ducha Świętego i wszystkie są takie same. Tylko my możemy je poprzez nasze usługiwanie powiększać, to znaczy pomnażać ich działanie albo redukować. I Pawłowi o to prawdopodobnie chodziło. On nie segregował, nie pomniejszał, jednych nie wyróżniał, a drugich dyskredytował. Nie, nie, nie. Jemu chodziło o to, żeby poprzez naszą służbę przyczynialiśmy się do jeszcze większego manifestowania się tych darów, które mamy. Bo mało ci dano, a jest jak napisane, sługo mój, byłeś wierny w małym, skoro byłeś wierny w tym małym, teraz ja ci powierzam więcej. No nie spodziewajmy się więcej, jeśli w tym małym nie jesteśmy wierni. No więc dar, jakim jest zachęcanie. Prawda? Być może niektórzy z was nawet nie słyszeliście, że jest taki dar. Dlatego chcę wam ten dar przybliżyć. Bo jestem przekonany, że wielu z was go ma i tę służbę może nawet wykonujecie, ale nie jesteście świadomi, że to jest z Ducha Świętego. Że to Duch Święty was w tym wspomaga. Dalej, jako piąty dar, mamy to ciągle na tablicy, mamy. To jest dawanie. Dawanie. Tak, to też jest dar. Ja ciągle mówię, no niektórzy mają ten dar i dają ponad możliwości swoje. Nie brakuje im, bo im więcej dają, tym więcej mają. Natomiast inni mają węża w kieszeni, nie dają nawet tego, co mają, no i zawsze im brakuje. I biegają potem po zboże z żebraczką. No więc problem się sprowadza na tym, że nie rozumiemy tego. A więc kolejny dar to dawanie. Szósty, przewodzenie, kierowanie albo administracja. To jest też dar. Tak, tak, to jest dar. Przewodzenie, kierowanie, administrowanie. A więc są ludzie wśród nas obdarowani, obdarowani w tym oto, że potrafią zorganizować. Nie wszyscy to mają. Ja muszę powiedzieć, że się czasem dziwiłem, jak niektórzy nie potrafią niczego zorganizować. A jeśli już coś zorganizują, to jest to jeden wielki bałagan. I trudno im mieć to za złe, bo nie są tym obdarowani. Niektórzy nie potrafią sobie w domu zorganizować. Inni nie potrafią w pracy sobie zorganizować, a inni w zborze. Bo to jest też dar, szósty dar wymieniony przez apostoła Pawła na liście darów, w liście do Rzymian, jako przewodzenie, kierowanie, administrowanie. No i siódmy dar wreszcie,
z listu apostoła Pawła do Rzymian, to jest dar miłosierdzia. Słyszeliście o takim? Nie ma go w pierwszym liście do Koryntian, ale tutaj go Paweł wymienia. Czyżby się Paweł pomylił? Nie, on się nie pomylił, bo niektórych ludzi Duch Święty uzdalnia do szczególnego miłosierdzia. Może ten dar też w pewnym momencie omówimy. Oni potrafią tak współczuć, że gotowi są poświęcić wszystko, a inny przejdzie obojętnie. Czegoż to jest symbolem? Z czegoż to jest znakiem? Że ten ktoś jest obdarowany darem miłosierdzia i powinien to praktykować. No, takim klasycznym przykładem jest to wydarzenie, gdy pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców. A ci go obrabowali, a ci go poranili. No, to idzie kapłan. Przechodzi, idzie dalej. Oto idzie lewita. Przechodzi, idzie dalej. Ale pojawia się nagle Samarytanin. Zatrzymał się i okazuje miłosierdzie temu człowiekowi. Który z nich manifestował dar miłosierdzia? Oczywiście Samarytanin. Ja nie osądzam ani kapłana, ani lewity, choć może powinni byli coś więcej zrobić, niż tylko popatrzeć ze współczuciem. Albo i nie. Powinni byli okazać miłosierdzie. Prawda? Czy nie porusza cię serce, kiedy widzisz coś, jakąś potrzebę, kogoś ubogiego, kogoś słabego, kogoś chorego? Jeśli cię porusza serce, to znaczy, że Bóg chce cię użyć właśnie w manifestowaniu tego daru, jakim jest miłosierdzie. Ale idźmy dalej, no bo musimy wymienić wszystkie dary Ducha. A przejdźmy teraz do drugiej listy, którą apostoł Paweł wymienia w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale. No i to jest właśnie pierwszy list do Koryntian, moi drogi. Pierwszy list do Koryntian i to jest właśnie ta lista, przez którą, jak przez pryzmat, my patrzymy najczęściej na nasze obdarowanie. I tak jak mówię, mówimy, nie mam mądrości, więc nie mam żadnego daru. Mówimy, nie mam wiedzy, nie mam mowy wiedzy, więc nie mam żadnego daru. Chwileczkę, a co z poprzednimi? Nie mam wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów. Nie mam tego. No więc nie mam żadnego, skoro nie mam tego. Różne rodzaje języków, dar wykładania języków. To są te właśnie dary spektakularne. I my patrząc bardzo często, zapominając, że są inne, patrząc poprzez te dary na siebie, mówimy, ja nie mam żadnego z darów. Więc w związku z tym moja posługa jest żadna. To nie jest prawda. Wrogowi właśnie o to chodzi, żeby nas zneutralizować. Żeby nas pozbawić świadomości, że nie ma kogoś takiego w Kościele, kto by nie był czymś obdarowany. Że w Kościele każdy członek ma zadanie do wykonania. I wreszcie trzecia lista, to już jest bardziej trzecia lista to jest pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział od 28 wiersza do 29 wiersza. Proszę zwrócić uwagę na kolejną listę. I tutaj niektóre dary się powtarzają, ponownie tu występują, ale występują tu i takie, których nie było ani na pierwszej, ani na drugiej liście. Jakie tu są? Pierwsze, apostołowie. To jest urząd. Po drugie, prorocy. Po trzecie, nauczyciele. Po czwarte, czynienie cudów. Uzdrawianie. Szósty dar, który tu występuje, to jest niesienie pomocy. Siódmy, on tam już też występował, kierowanie. A więc administrowanie, kierowanie, zarządzanie. Ósmy, języki. I dziewiąty, tłumaczenie języków. No i dla porządku przypomnijmy także ostatnią listę obdarowania zawartą w liście apostoła Pawła do Efezjan w
liście apostoła Pawła do Efezjan mamy kolejną listę, ostatnią już listę i na tej liście są dary zarządzania, liderowania, kierowania. I tu jest na pierwszym miejscu apostoł, prorok, ewangelista, pastor i nauczyciel. Nie wiem, czy w trakcie tego cyklu tę listę przeanalizujemy, czy nie, no bo gdybyśmy wszystkie dary chcieli po kolei analizować, to gdybyśmy tylko każdemu z nich poświęcili jedną godzinę, to byśmy musieli 26 godzin spędzić na analizowaniu poszczególnych darów. Więc prawdopodobnie nie wszystkie dary sobie omówimy, ale te najbardziej takie nieznane, może powszechne, może też nie aż tak bardzo pożądane, chciane, ale od Ducha Świętego pochodzące wszakże. Więc w związku z tym rozpocznijmy od tych może najmniej znanych. I dzisiaj w miarę czasu, jeśli zdążymy, to przedstawię, przeanalizuję dar, który występuje w liście do Rzymian, dar usługiwania. Dar usługiwania i on występuje w liście do apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12, wiersz 7. A więc mówić będziemy na temat daru usługiwania. I czytając to miejsce, większość prawdopodobnie i z was, albo większość wierzących myśli, a bracie, tu chodzi o dar usługiwania słowem. A ja nie mam takiego daru. Ja jak staję przed ludźmi, to mi się trzęsą nogi, to się jąkam. Ja nie mam tego daru. Bo my myślimy, że gdy mowa jest o darze usługiwania, to jest to możliwość, zdolność usługiwania Bożym Słowem. Ale Pawłowi tym razem o inny rodzaj daru chodziło. Nie chodziło mu o usługiwanie słowem. Owszem, w innych miejscach o tym darze mówi, ale tutaj akurat o tym darze nie mówi. Kiedy mówi w liście do Rzymian o darze usługiwania, nie ma na myśli daru usługiwania słowem. Bo użył tam apostoł Paweł takiego słowa, które znamy skądinąd. Tam użył apostoł Paweł słowa diakoneo, od którego bierze się polskie słowo diakon i diakonisa. Diakon to usługujący, diakonisa to usługujące. Tak, no więc tam użył apostoł Paweł tego słowa. A więc słowo to oznacza usługiwanie. Tak, usługiwanie, ale zgodzicie się ze mną, usługiwanie, ale nie słowem. Nie słowem, lecz miłość czynem jest. A więc apostoł Paweł ma tu na myśli nie usługiwanie słowem, lecz czynem, działaniem, pomocą, służbą. Powołano w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich 7 diakonów. Czym się oni zajmowali? Czym się zajmowali? Usługiwaniem przy stołach. Roznosili talerze z zupą, chleb, a więc usługiwali. Byli diakonami. A więc to też jest usługa. No, jakiego byśmy polskiego słowa innego użyli? Ja zwiastuję teraz słowo, usługuję słowem. No ale gdy zejdziemy do kuchni i na jadalni i wy będziecie usługiwać, to samo słowo, prawda? Nie mówimy roznoszenie talerzy, usługiwanie. A więc usługiwanie, ale czynem, działaniem, pomocą, służbą. No powiedzmy sobie taki przypadek, że wiesz, że twoja sąsiadka jest już w takim wieku, że sobie sama węgla z piwnicy przynieść nie może. I idziesz każdego rana albo wieczora, i przyniesiesz jej wiadro czego? Wiadro węgla. Słowem nie usługujesz. Ale czy to jest diakonia? Czy to jest usługiwanie? Czy to jest czyn? Pomyślcie sami. Jest czy nie jest?
Jest. To jest usługiwanie. Powiesz, ale co to takie usługiwanie? Ja sobie wyobrażam, że wózki będę opróżniał, bo chorzy będą, kiedy ich będę uzdrawiał. Mój drogi. Hola, hola, powoli, powoli. Zaraz do tego dojdziemy. To jest usługiwanie. To jest diakonia. To jest diakonia, to jest usługiwanie. Ludzie obdarowani tymi darami wychodzą naprzeciw praktycznym potrzebom Kościoła. Nie przejdą obojętnie obok cieknącego kranu. Nie przejdą. Nie przejdą obok rzuconego papierka, zepsutej klamki, cieknącego dachu. Nie przejdą. Ja w pamięci będę miał takiego sędziwego, poczciwego brata, brat Paweł Małysz go pewnie zna, zresztą to jest, jak był jakiś krewny brata naszego, no, widzicie, co to znaczy dziura, Bogusława, nazywał się Paweł Szturc. Paweł Szklosz. Paweł Szklosz z Wapienicy. On idąc do zboru zawsze szedł z teczką. Ja byłem ciekaw, co on tam w tej teczce niesie. Myślałem, że Biblia. Ale jeśli on zobaczył, że tam gdzieś siatka poluzowała, że tam gdzieś kran cieknie, stawiał tę teczkę i wyciągał klucze. I natychmiast naprawiał. Nie uczynił żadnego cudu, ale będę go pamiętał do końca życia. On się taką pracą, taką służbą zajmował. Diakonia. Nas popędzał jeszcze. Tak, nas popędzał. Płot trzeba malować, a wy wałkonie ani ruszyć się nie chcecie. I tak dalej, i tak dalej. A więc naprawdę zawsze szedł do zboru dźwigając torbę. I w tej torbie nosił narzędzia do takiej właśnie diakonii, do takiej służby. Nie zyskiwał może z tego tytułu poklasku. Niektórzy chcieliby jak Benny Hinn zdjąć marynarkę, fuch i 10 tysięcy ludzi leży na plecach. Ale nie zapatrujcie się na dary, tylko na dary, jak powiedziałem, spektakularne. I słusznie jeden z pastorów największego zboru, tak trzeba to powiedzieć, powiedział kiedyś tak, że Kościół nie cierpi z powodu braku tych spektakularnych darów. Kościół cierpi z powodu tych darów niezauważanych. Wiele rzeczy jest zaniedbanych, wiele rzeczy nie jest wykonanych, bo ludzie się nie czują tego powołani. Bracie, co ty myślisz? Moje ręce są do świętszych rzeczy przeznaczone niż do naprawienia na przykład tego czy tamtego. To znaczy, że pomiatamy, jeśli tak myślimy, to znaczy, że posponujemy, że gardzimy jednym z darów, jakim jest dar usługiwania. A przecież to jest dar także pochodzący od Ducha Świętego. Gdyby ten dar nie był ważny, to apostoł Paweł nie zamieszczałby go w liście innych darów. Zresztą, gdy patrzymy na jego życie, choć to był wielki apostoł, apostoł narodów, Pan przez jego ręce czynił znaki i cuda, Pan przez jego ręce czynił rzeczy nadzwyczajne, umarli wskrzeszani byli, demony wypędzał. Ale kiedy trzeba było, to także pozwalał Duchowi Świętemu, aby przez Niego się objawiał dar usługiwania. Jeśli się chcecie przekonać, to proszę, pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział od 1 do 4. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział od 1 do 4. Pisze Paweł tak, a co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przychowuje to, co może zaoszczędzić,
żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał i wniósł te pieniądze jako pomoc charytatywną do Jerozolimy, to ja to zrobię. Widzicie? Ten wielki apostoł Paweł nie powiedział, nie, nie, ja jestem do wyższych celów powołany. Nie, powiedział, jeśli trzeba będzie, jeśli wy tak uznacie, to ja te pieniążki, które wy zbierzecie, zaniosę na biednych, dla biednych w Jerozolimie. A jakaż to jest posługa? Właśnie, ta diakonia. Ta właśnie diakonia. Uczniowie Pana Jezusa głosili Ewangelię, chorych uzdrawiali, demony wyganiali, ale także z polecenia Pana Jezusa stoły przygotowywali. Czy nie pamiętacie? Idźcie i przygotujcie mi wieczerzę. I poszli. I przygotowali wieczerzę, przy której potem wszyscy zasiedli. Oni nie powiedzieli, chwileczkę, Panie, my jesteśmy do ważniejszych celów przygotowani, weź tam tego młodego Jana, niech on to zrobi. Piotr tak nie powiedział. Poszedł, by wykonać to, co mu zostało powierzone. No i teraz powstaje pytanie. Czy ten dar przyczynia się do rozwoju zboru, do rozwoju Kościoła? Czy przyczynia się? Czy on ma jakiekolwiek, czy ma jakąkolwiek wartość? No tak, uzdrawianie chorych to jest wartość. Ja oczywiście tym, nie zrozumcie mi, że ja ten dar spycham, jakim jest uzdrawianie gdzieś na boczne tory. Nie, nie, ale chcę sprostować myślenie co niektórych, bo co niektórzy myślą, o, gdyby tak pośród nas ślepi widzieli, głusi słyszeli, trędowaci byli oczyszczeni, o, cały ustroń by się tu zleciał. Ale taki dar, jak posługiwanie, przecież to nie ma żadnej wartości. To my tak myślimy. Ale Duch Święty myśli zupełnie inaczej. Popatrzcie na Dzieje Apostolskie, szósty rozdział. Wspomniany już przeze mnie szósty rozdział. Przeczytajmy od pierwszego do siódmego wiersza. Trochę dłuższy akapit, ale przeczytajmy to. Po to, żeby zobaczyć, czy ten dar ma jakąkolwiek korzyść w zdobywaniu dusz dla Chrystusa. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym posługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Patrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem i pełnych Ducha Świętego i mądrości do posługiwania i ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego i Filipa, Prochora, Nikanora i tak dalej, wiersz szósty. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A teraz ostatni wiersz, koniecznie go wyświetl. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Czy ten dar w jakikolwiek sposób przyczynił się do rozwoju zboru? Czy nie? Przyczynił się. Stań u drzwi, choć wiem, że to robimy. Stań u drzwi. I wchodzą ludzie po raz pierwszy. Uśmiechnij się do nich od ucha do ucha. Dalej już nie rób tego. Od ucha do ucha. Wyciągnij swoją rękę, podaj rękę, przywitaj się, pozdrów serdecznie, wyprowadź jak trzeba i tutaj pokaż, gdzie ma usiąść. Czy wiecie, że to zdobywa ludzkie serca? No mówcie coś. A co by to było, gdybyśmy jeszcze w niedzielę się rozejrzeli i zobaczyli takiego stojącego, samotnego kogoś tam
słuchaj człowieku, skąd jesteś? No jestem gdzieś tam przyjezdny z tamtą czy z Savantą. A słuchaj, a ty masz dzisiaj obiad? No wiesz, no to myślałem pójść gdzieś do baru i coś. Po co do baru? Chodź do mnie. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie? Ma, czy nie? Tak ma. Nie musisz być od razu cudotwórcą, żeby zdobywać ludzkie serce. Jednym z zarzutów, z jakim ja się spotykam od czasu do czasu w naszym kościele, w naszych zborach, jest to, że ludzie przychodzą i są absolutnie anonimowi. Nikt się o nich nie zatroszczy, nikt ich nie zapyta, nikt. Ja wiem, że niektórzy nie chcą, chcą pozostać anonimowymi. Nie życzyliby sobie, żeby im zaglądać do życiorysu. Ale nie wszyscy. Są i tacy, którzy oczekują, że ktoś do nich podejdzie, że ktoś... Kiedyś się mówiło tak, że ktoś obok nich usiądzie i poda im śpiewnik. Dzisiaj nie musimy podawać śpiewnika, bo to wyświetlamy. Ale w każdym razie, że będzie jakieś poruszenie, zainteresowanie. Idąc dalej. Właśnie w tym... Powiem jeszcze tak. Często ta służba usługiwania jest początkiem wszystkich innych służb. Ta służba usługiwania bardzo często potem rodzi na przykład ewangelistów. Pokazać wam przykład? Tu właśnie w tym 6 rozdziale spotykamy człowieka, o którym jest napisane, o który jest wymieniony Filip. Człowiek pełen Ducha Świętego nazywał się Filip. Co robił? Usługiwał przy stołach. Ale teraz, gdybyście otworzyli 8 rozdział tej samej księgi, to w wierszu 5 czytamy, a Filip dotarł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa i oto ślepi widzieli, głusi słyszeli i tak dalej, i tak dalej. Ale zaczynał jako kto? Zaczynał jako służący przy stole. A gdybyśmy popatrzyli na inne miejsca, apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, ja już tego nie będę czytał, w 12 i 13 wierszu opowiada tak. Diakoni, a więc pomocnicy, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko. Ale od czego oni zaczynali? Byli diakonami usługującymi. Nie możemy przeskoczyć. To nie jest po Bożemu, to nie jest Boży porządek. Jeśli chcemy być w wierszu 8, a nie zauważamy wiersza 7. A zresztą spójrzcie może jeszcze na 2 przykłady, zanim zakończymy. Jeszcze mam 5 minut. Jeśli będziecie jeszcze kiedykolwiek czytać 5 Księgę Mojżeszową, 4 Księgę Mojżeszową, 5 Księgę Mojżeszową i Księgę Jozuego, to zwróćcie umiłowani uwagę na człowieka, który nazywał się Jeszua. Jozue, przyszły lider narodu izraelskiego. Ale zwróćcie uwagę, że aż do 1 rozdziału Księgi Jozuego, a właściwie 2 rozdziału, nigdzie Bóg nie mówi o nim Jozue, sługa Boży. Kto się tego doczyta? Cały czas Biblia mówi Jozue, sługa Mojżesza. On za Mojżeszem nosił jakieś tam jego przybory. On być może wieczorem umywał mu nogi. On usługiwał temu sędziwemu przywódcy narodu izraelskiego, jakim był Mojżesz. I w końcu, kiedy przyszła chwila odejścia Mojżesza, Bóg powiada do Mojżesza, przywołaj Jozuego, włóż na niego ręce i przekaż mu swojego ducha, bo on będzie przywódcą. Bóg spostrzegł jego serce, pokorne, gotowe do służby. Dlatego wskazał na Jozuego, a nie na innych, choć tam ich było 1000. A spójrzmy na jeszcze inny przykład. Między 1 Księgą Królewską a 2 Księgą Królewską jest taki moment przełomowy. W 1 Księdze Królewskiej w 17 rozdziale i w następnych spotykamy mocarnego proroka, jakim jest Eliasz. A potem Bóg mówi do Eliasza, idź i powołaj na swoje miejsce Elizeusza.
I kiedy Eliasz poszedł, zobaczył Elizeusza, jak idzie za 12 parą wołów. Służył swojemu ojcu. Ojciec mu kazał, żeby wyjechał i zaorał pole, to on nie powiedział, co ty stary mi masz tutaj do gadania. Co ty ojcze, taki skwar? Ja wolę sobie poleżeć gdzieś w cieniu jakiegoś drzewa. Nie. On poszedł i to wykonywał. Dlatego Bóg, widząc w nim pokorne, służalcze serce, wskazał na Elizeusza. I czy wiecie o tym, że Elizeusz przez 10 lat potem służył Eliaszowi? 10 lat. Tak, 10 lat chodził za Eliaszem, służył Eliaszowi. I w końcu, gdy Bóg zabierał Eliasza, na Elizeusza zstąpił płaszcz Eliasza. I jest napisane, że uczniowie proroccy z Betel i z Jerycha powiedzieli, że duch Eliasza zstąpił na Elizeusza. Ale tego by nie było, gdyby Elizeusz tej służby nie praktykował. Skoro jest to tak ważne, to dlaczego ludzie nie doceniają tego rodzaju obdarowania? Dlaczego nie doceniamy tego obdarowania, że możemy zrobić to albo tamto, że moglibyśmy to zrobić, naprawić, ale przechodzimy obok tego obojętnie? Dlaczego nie doceniamy tego obdarowania? Powodem może być brak poznania, zrozumienia, najczęściej. Nie wiesz, że Pan nas chce do tego użyć. Dlatego nas tym obdarował. A jeśli to będziemy wykonywać, Pan nam będzie powierzał więcej. A więc brak rozeznania, że jest to od Pana obdarowanie po to, żebyśmy nim służyli. Może być także i zwiedzenie, okłamanie. Może to zwiedzenie polegać na tym, że wróg nam wmawia, że my jesteśmy powołani do większych rzeczy. Nie będziemy się drobnostkami zajmować. Za święte są moje ręce. Szkoda czasu. Tymczasem Biblia jeszcze raz na koniec powtarza, mówi, że kto jest wierny w małym, będzie mu powierzony mniej. Więcej. Bądź wierny w małym. Nie szukaj wielkich rzeczy, bądź wierny w małym, a Pan sam będzie poszerzał granice Twojego usługiwania. Jeśli będziesz chciał wyjść na czantorię, musisz zacząć od podstaw, od początku. A będziesz wychodząc wyżej, będziesz widział więcej i więcej. A my jesteśmy zapatrzeni bardzo często w te wielkie rzeczy, natomiast nie zauważamy tego, co powinniśmy robić w pierwszej kolejności. Jeszcze raz na koniec przypomnę wezwanie apostoła Piotra i już stąd schodzę. 1 Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. Usługujcie drugim. Umiesz gotować? Usługuj. Umiesz powiedzieć dzień dobry? Chwała Panu, szczęść Boże? Usługuj. No co jeszcze możesz zrobić? Zbierać grzybów. Odgarnąć śnieg staruszce, staruszkę przeprowadzić przez ulicę. Co jeszcze możesz zrobić? Bo już to takie małe, takie drogie. No właśnie, od tego zaczynaj. Zacznij od tego. Ja kiedyś już wam tutaj opowiadałem, jeśli mi darujecie, a nie macie innego wyjścia, musicie mi przebaczyć, to opowiadałem kiedyś tu już chyba ze dwa razy pewien przykład i nim zakończę. Pewien młody człowiek kończył studia biblijne, seminarium biblijne i modlił się, Panie, dokąd Ty mnie poślesz? Gdzie Ty mnie poślesz? Pan mu położył na serce pewien kościół, pewien zbór w odległej miejscowości. I gdy skończył, zaliczył swoją szkołę biblijną, spakował walizki i pojechał tam do tej miejscowości i chodzi tak otwarcie, zdecydowanie do biura pastora. Pastor tam się akurat przygotowywał do kazania. Pastorze, Bóg mnie tu przysłał. Ja się modliłem, pościłem i Bóg mnie tu przysłał. A pastor był na tyle nieuprzejmy,
że nawet nie podniósł głowy znad Biblii. Tylko powiedział tak, no dobrze, skoro Bóg cię tu przysłał, to jest dobra okazja, bo to bardzo dobrze, ja się cieszę, bo akurat nasza siostra, która sprzątała nam kaplicę, zachorowała i nie ma komu dzisiaj posprzątać kaplicy. Tam więc w kącie stoi wiadro, stoi szczotka, posprzątaj kaplicę. Pastorze, ja jestem powołany do większych celów, ważniejszych celów, a ty mi każesz sprzątać kaplicę? Ale przecież ty powiedziałeś, że Bóg cię tu posłał. Ale nie do takich celów. Bóg mnie posłał, żebym stanął za kazalnicą i głosił. Więc jeśli cię Bóg posłał, to rób to, co ci mówię. Nie, pastorze, ja tego nie zrobię. No to Bóg z tobą. Wziął te walizki i wrócił z powrotem na peron w oczekiwaniu na pociąg. Pociąg nie nadjeżdżał, on chodził taki zdenerwowany. Co on sobie myśli? Nie rozeznał mojego powołania. Co on sobie myśli? Ja mam sprzątać kaplicę? Ja, który seminarium skończyłem? Ja, teolog? Ja mam sprzątać kaplicę? No ale tak chodzi, emocje opadają, złość go powoli mija mu, a Duch Święty wtedy przystępuje i zaczyna mówić. Wróć. Wróć. No wróć. Wziął więc walizki i wrócił z powrotem. Drzwi zaskrzypiały, pastor nawet nie podnosi głowy. A no, wróciłeś, bardzo dobrze. Tam stoi wiadro, tam stoi szczotka. Wziął więc to wiadro, wziął więc tę szczotkę i chodzi. I szoruje i śpiewa, Alleluja, Pan dobry jest, Alleluja, Pan dobry jest. I kiedy tak sprzątasz, tu gdzieś z przodu słyszy, że tam z tyłu ktoś pociąga nosem. Spojrzał, tam siedzi jakiś człowiek. Myślę, że mu się może słabo zrobiło. Podbiegł i mówi, co się panu stało? A nic mi się nie stało. To dlaczego pan płacze? Bo wie pan, ja dziesiątki razy przechodziłem obok tego kościoła, tu zawsze była taka cisza, jak na cmentarzu. A dzisiaj nagle idę i tu słyszę, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wszedłem do środka i patrzę, kto się tak raduje, z czego się tam ktoś tak raduje. I widzę, że ty, młody człowieku, nie tylko, że sprzątasz, ale jeszcze się z tego cieszysz? I wtedy zrozumiałem, mówi ten starowina, że masz coś, czego ja nie mam. Masz radość w sercu, a ja przeżyłem całe życie bez radości i bez pokoju. Może ten dar służyć? A jeszcze jak może służyć? Podaj komuś kromkę chleba. Usłysz komuś. Tak. A więc to jest dar niezauważany, pomijany, bo jesteśmy zapatrzeni. O, czynienie cudów to jest to. Coca-Cola to jest to. Czynienie cudów to jest to. Chwileczkę. To jest to. Ale to jest też dar, ale też jest to dar usługiwania. Prawda? Alleluja! Odkryłeś ten dar? Masz ten dar? Powiesz, nie, ja nie mam. Nie, chwileczkę. Masz, chciej tylko to zauważyć. I chciej tym darem operować, a Bóg będzie poszerzał twoje granice, podnosił twoją służbę, udzielając ci więcej i więcej i więcej. Niech nas Pan błogosławi.